Proszę bardzo, pani, a pan im potem, bo pani już chce wyjść. Muszę niestety wyjechać. Ja do pana Bracielek, do politycznego proroka. Proroków należy słuchać, chociaż się ich prześladuje. Jest pan jak prorok Jeremiasz, wolałabym, żeby był Ezechielem, bo trochę nadziei nam potrzeba, ale mam najpierw takie pytanie dotyczące, chciałam sprostować, nie wiem, czy to fake news, czy rzeczywiście prawda. Dlaczego nie było felietonu pana redaktora w Trwam ostatnio w środę? Nie wiem. Felieton został nagrany. Właśnie, wiem. W Rembertowie, natomiast w trakcie nagrywania nawet pojawiły się jakieś problemy na łączach. Więc być może, że te problemy, tak, techniczne zupełnie. Jeśli się pojawia, to tam ciągle, więc. No i myślę, że jakby chcieli mnie odprosić, to by to zrobili. No przecież ja nic nikomu nie mogę zrobić złego. I też może pan redaktor nie odpowiadać, chodzi o portal do rzeczy. Tam się pojawiły takie niepokojące wiadomości dotyczące syna pana redaktora. Można nie ja słyszałem o tym, bo to, a to niekoniecznie, ta wiadomość nie, to nie, nic takiego. Aha. Ta wiadomość mnie tutaj zastała w trakcie podróży. Rzeczywiście on napisał tam w Gazecie Wyborczej jakiś list, który tam z przeprosinami za to, co ja... Wie pani, no mój syn jest dużym chłopczykiem, ma 46 lat, więc ja nie mam wpływu na to, co on robi, nawet jak robi głupstwa. Moim zdaniem zrobił głupstwo, no ale to trudno, no co zrobić. Proszę bardzo, proszę bardzo. Zmienił pan, że przyszłoroczne wybory są szansą na wpuszczenie jakiejś trzeciej tutaj siły. Krótko mówiąc, gdzie szukać tej trzeciej siły? Czy ma pan na myśli coś, czegoś konkretnego? I druga sprawa, będzie realizowana, czy jest realizowana ustawa amerykańska 447, a jeszcze Polska nie ma uchwalonej jako jedyne państwo ustawy reprywatyzacyjnej i restytucji mienia. No i ziemianią pani, oddanie i tak no i dalej. Proszę pani, właśnie o jak to chodzi. Będzie to tłumaczone. Bardzo, z punktu widzenia żydowskiego to jest bardzo korzystna sytuacja. Ustawa 400... Obywatelom proszę Polski, pani, nie oddadzą, no na miłość boską, Żydom się nic nie należy. Ta ustawa, jak powiadam, ona w tym sensie Polski dotyczy, że te roszczenia mają być realizowane między innymi przez Polskę, czy głównie przez Polskę, a rząd Stanów Zjednoczonych wziął na siebie obowiązek dopilnowania, żeby tak się stało. Taka jest ta ustawa. Taka jest ta ustawa. Proszę pani, no... Ustawa o restytucji mienia. Ja akurat trochę tutaj znam te sprawy, bo w 91 i w 2 roku brałem udział w takim zespole poselskim. Ja nie byłem posłem, ale tam brałem udział w tym, który opracował projekt ustawy o restytucji mienia. Składający się z takich, tam gdzie to jest możliwe, to zwrot w naturze. Tam, gdzie to jest niemożliwe z różnych powodów, albo nie ma tego już fizycznie, albo tam ten sam zainteresowany nie chce, to jakieś tam mienie zamienne. A jak i tego nie, no to jakieś wynagrodzenie w gotówce albo w obligacjach Skarbu Państwa. Albo w obligacjach Skarbu Państwa. No i ten projekt, ponieważ ten zespół poselski miał w Sejmie stosunkowo niewielką siłę przebicia, to zaproponowałem, żeby ten projekt przekazać prezydentowi Lechowi Wałęsie, żeby to on złożył do Sejmu jako inicjatywę własną. On jeszcze wtedy żadnej inicjatywy ustawodawczej do Sejmu nie złożył, zresztą później chyba też nie. I, no i tym posłom się ten pomysł spodobał i audiencji żeśmy dostąpili u prezydenta Wałęsy, naszego kukuńka. I ja mu referowałem, dlaczego powinien ten projekt wnieść jako inicjatywę własną. Podałem mu trzy powody. Po pierwsze, że to jest ustawa o charakterze takim ustrojowym, bardzo ważnym, przełomowym, bo no, likwiduje pozostałości w sferze własności komunizmu. I wypada, żeby taki prezydent jak on właśnie pierwszą inicjatywę ustawodawczą właśnie taką złożył, ustrojową o wielkiej doniosłości. Po drugie, że jeśli ta ustawa by weszła w życie, to doprowadzi do wytworzenia się w Polsce grubej warstwy właścicieli,
którzy będą stanowili naturalne zaplecze dla ugrupowań antykomunistycznych, nie przesądzając o tym, jakie one będą. Bo będą pamiętali, kto im zabrał, a kto im oddał, prawda? Więc to naturalny jest odruch od razu. I trzeci, no to taki osobisty, że pan będzie pewnie chciał ubiegać się o reelekcję, to będzie miał pan potężny argument, rzuci pan na stół, nikt nie będzie w stanie panu tego odebrać, tej chwały i tego zaszczytu. I Wałęsa nam odmówił. Ja wtedy już straciłem wszelkie iluzje, bo jeszcze muszę się przyznać, że jeszcze tam miałem. Potem się wyjaśniło dlaczego. 4 czerwca 92 roku wyjaśnił dlaczego, ale odmówił nam. Od tamtej pory były jeszcze takie próby, bo to jak już raz się tam mleko rozlało, to do tego wracano. I drugą taką próbą podjęła akcja wyborcza Solidarność. Tam był taki profesor Biela. Też taki zespół powstał, pan profesor Biela. Ja myślałem, że on jest prawnikiem, okazało się, że nie, że psychologiem. No i to zresztą się wkrótce wyjaśniło, że tak jest. No i przeczytałem ten projekt, który oni tam przygotowali i uderzyła mnie jedna rzecz, że tam jest paragraf aryjski w tym projekcie. Ja to tak nazwałem. Chodziło o to, że o restytucję mienia może się ubiegać ktoś, kto przez ostatnie 5 lat mieszkał w Polsce, więc wiadomo, o co chodziło, że tu chodziło. To był paragraf aryjski. Więc poszedłem do pana profesora Bieli i powiadam mu tak. Wiem, o co wam chodzi, ale po co ta ostentacja? Przecież jak będzie ten paragraf aryjski, to Aleksander Kwaśniewski zawetuje tę ustawę i Trybunał Konstytucyjny to weto przyjmie i tyle z tego będzie. Więc mówię, wiem, o co wam chodzi, ale ten cel można osiągnąć inaczej, bez ostentacji. I zacząłem, powiedziałem, napisałem zresztą, na piśmie mu to dałem. Był taki dekret z 1946 roku, prawo spadkowe. On już nie obowiązywał, bo został uchylony przez kodeks cywilny w 1965 roku, ale skutki tego dekretu z 1946 miały charakter trwały. I tam w przepisach wprowadzających już tego dekretu, mało kto tam pamiętał, a tych przepisów wprowadzających to nikt nigdy nie czyta. Ale tam w przepisach wprowadzających był taki artykuł, który stanowił, że jeżeli z czyjegokolwiek wniosku do 1 stycznia 1949 roku nie zostanie wszczęte w Polsce postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, to taki spadek jako utracony przypada Skarbowi Państwa. Kropka. I ja zaproponowałem profesorowi Bieli, żeby zamiast tego paragrafu aryjskiego wprowadzić taki oto zapis, że ten, kto się ubiega o restytucję mienia, powinien udowodnić swoje uprawnienia w świetle prawa polskiego. No jak gdyby oczywista oczywistość, prawda? Niby jakiego? Ale tam się krył ten koci pazur, prawda? I ku mojemu zdumieniu, potem się tego wstydziłem, ku mojemu zdumieniu okazało się, że projekt do Sejmu został skierowany projekt z paragrafem aryjskim. Wszystko się stało tak, jak dalej mówiłem, że Kwaśniewski zawetował, Trybunał to weto przyjął i po ustawie. Ja dopiero wtedy, to mówię, wstyd się przyznać, dopiero wtedy się zorientowałem, że oni, ten profesor Biela, to musiał mnie uważać za wyjątkowego głupka, że on nie chciał żadnej restytucji mienia. Tylko celem AWS-u było stworzenie wrażenia, że oni dobrze chcą. Myśmy dobrze chcieli, a zły Kwaśniewski nam tu to storpedował. Ja dopiero wtedy się zorientowałem, że to po prostu się wstydziłem swojej głupoty, naiwności. Ale tak to było. Proszę bardzo. Takie mam pytanie, uwagę. Pan w trakcie wypowiedzi powiedział tam o dostępie Niemiec do broni atomowej. Otóż pod koniec kadencji Sarkozy dopuścił Niemcy do broni atomowej. I taka informacja była w telewizji, ja to pamiętam. Więc Niemcy są dopuszczone przez Francję do broni atomowej. A drugą uwagę mam, reparacje wojenne od Niemiec. Proszę państwa, no tutaj jak tylko zaczęło się wyczerpywać paliwo smoleńskie, to ono już się wyczerpało, zakończone zostało to zwycięstwem, to znaczy postawieniem na placu Piłsudskiego pomnika Lecha Kaczyńskiego. To jest zwycięstwo. To tyle samo wiemy o katastrofie smoleńskiej, co i przedtem.
Więc paliwo smoleńskie zaczęło się wyczerpywać, no to pojawiło się nowe paliwo zastępcze w postaci reparacji. Pan poseł Mularczyk wystąpił z pomysłem, żeby żądać reparacji wojennych od Niemiec. No i tu rządowe tam te media to nadgłosiły, że tu teraz dopiero Niemcy wyszlamujemy i tak dalej. Dopiero będzie nam dobrze. No i tam udzieliło się, ten amok się udzielił wielu jeszcze innym osobom, o czym zaraz powiem, ale ani premier rządu, znaczy mówię o pani Szydło, ani minister Waszczykowski, ani premier Morawiecki, ani minister Czaputowicz nie wystąpili jak na razie do niemieckiego rządu z jakimś oficjalnym żądaniem, z jakąś notą, a tak od tego się powinno zacząć. Co więcej, pan poseł Mularczyk najpierw zgłosił taki pomysł, a potem powiedział, że no zwróci się do Biura Analiz Sejmowych, żeby mu przedstawili stan prawny. To znaczy zgłosił pomysł bez zapoznania się ze stanem prawnym. No chyba jasne z tego wynika, że dopiero miał się zwrócić do Biura Analiz Sejmowych, żeby mu powiedzieli, jaki jest stan prawny. No i jak już mu powiedzieli, jaki jest stan prawny, to pan poseł Mularczyk powiedział tak, że spróbuje przekonać Trybunał Konstytucyjny w Polsce do takiej modyfikacji przepisów, żeby polscy obywatele mogli występować o te reparacje przed polskimi sądami. No rozumiem, że te procesy przed polskimi sądami prowadziłaby kancelaria pana posła Mularczyka, bo on jest w cywilu adwokatem. I czy by tam uzyskał, nawet wyroki mogliby uzyskać polscy obywatele. Jeszcze jest problem z wyegzekwowaniem tych wyroków, bo pan poseł Mularczyk, ja przypuszczam, że on to wie, bo był posądzanie go, że takich rzeczy nie wie, to by było niegrzeczne. Jest adwokatem, że państwom przysługuje immunitet państwa suwerennego, z którego Polska też korzystała, bo jak Żydzi w Ameryce pozwali Polskę przed sądy amerykańskie, żeby tam im wypłaciła jakieś pieniądze, no to co prawda sędzia się przez 2 lata zastanawiał, czy Polsce przysługuje ten immunitet państwa suwerennego, ale w końcu uznał, że przysługuje i oddalił te pozwy. Więc Niemcy też są państwem i też im przysługuje immunitet państwa suwerennego. Ale zanim by się to okazało, to kancelaria pana posła Mularczyka by sporo zarobiła, daj Boże każdemu. No i teraz jaki jest ten stan prawny? A jeszcze jest jeden z jegomość wystąpił z takim pozwem i wygrał dla Polski ponad 800 miliardów dolarów. Jan Zbigniew Potocki. On tam się uważa za prezydenta i tak dalej, ale prezydenta Polski, ale kandydował jako prezydent Polski na prezydenta Warszawy, zresztą bez powodzenia. Mniejsza o to. Przed sądem wygrał, ale przed jakim sądem? Przed Europejskim Sądem Polubownym w Ciechanowie, który został utworzony przez Regionalne Towarzystwo Biznesowe w Opinogórze. No wygrał, nie da się ukryć. Przed takim sądem. No to właśnie tak. Natomiast jaki jest stan prawny? Dlaczego ani premier, ani minister spraw zagranicznych nie wyszedł? Co więcej, minister Czaputowicz, jak był w Berlinie, w obecności ministra spraw zagranicznych niemieckiego, Zygmara powiedział, że sprawa reparacji w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje. Dlaczego tak powiedział? Otóż nie żyjemy w próżni prawno-traktatowej, tylko pewne rzeczy się jednak tam zdarzyły po drodze. I w roku 1945, kiedy państwo niemieckie zostało zlikwidowane, bo Hitler już nie żył, a rządu Dönitza nikt nie uznawał, w związku z tym nie przestało istnieć państwo niemieckie, zostało podzielone na strefy okupacyjne i o tym, co tam się w Niemczech będzie działo, to decydowała konferencja w Poczdamie. Konferencja w Poczdamie. I konferencja w Poczdamie zajęła się sprawą reparacji wojennych i przyznała Polsce reparacje z sowieckiej strefy okupacyjnej. A Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z nami po bratersku. W zamian za to zażądali darmowego wydobywania węgla górnośląskiego.
No i tak się działo do 1953 roku. W marcu 1953 umarł Stalin. Przed śmiercią Stalina nikt się nie odważył tam w ogóle pisnąć w tej sprawie, a jak Stalin umarł, to zaczęli się tam ośmielać trochę. I polska strona, ten rząd polski, jaki był wtedy, zaproponował, że dobra, to my się zrzekniemy tych reparacji, bo tak nic z tego nie było, ale wy nam obiecajcie, że nie będziecie tego węgla górnośląskiego brali za darmo. I Sowieci się zgodzili, z tym, że dopiero w 1956 roku przestali ten węgiel brać. Ale się zgodzili. I stanowisko rządu niemieckiego jest takie. Niemcy reparacje uregulowały zgodnie z dyspozycją konferencji w Poczdamie. A jakie były wasze rozliczenia z Sowietami, to nas to nie obchodzi. No i teraz, no tak to wygląda. Więc bicie piany jest, bo trzeba czymś ludzi rozhusztywać. Zwłaszcza jak tam się mówi o jakichś bilionach dolarów, no to ludzie po prostu dostają małpiego rozumu, tak tam nawet nie mogą wyobrazić, ile to jest, prawda? No, ale tak naprawdę to są takie, tylko taki samograj jest, bo to znakomicie może posłużyć do rozhuśtywania emocjonalnego, rozhuśtywania opinii publicznej. Mówię, Smoleńsk służył takiemu rozhuśtywaniu, no ale już to paliwo się wypaliło. Sam Jarosław Kaczyński uznał, że to już dosyć tej zabawy, prawda? No i, a teraz trzeba jakieś nowe makagigi obmyślić, bo to...